Siemanko, siemanko, witam Was w kolejnym vlogu i będzie to trochę nietypowy vlog, ponieważ będzie to vlog z Malty. Tak, dobrze słyszycie, lecę na Maltę, jest dzisiaj 3 króli, 6 stycznia, mamy godzinę 7, o 10.05 mamy wylot i lecimy sobie w czwórkę ze znajomymi na Maltę właśnie na 5 dni. W piątek wracamy, troszeczkę pozwiedzać, troszeczkę odpocząć. Pogoda z tego co poczuliśmy nie będzie idealna, bo będzie około 15 stopni. Ale myślę, że i tak będzie spoko, żeby pozwiedzać, troszeczkę sobie odpocząć i zacząć ten nowy rok, tak jakby fajnie. No. Hello. No ja już idę, troszeczkę mi ten plecak nie fituje. Ale musiałem wziąć jakiś, który mi się zmieści w jako bagaż podręczny, także no, tak to wygląda. Ready to go. Bądź grzeczny pod moją nieobecność. Ciekawe, czy mój transport już czeka. Czy będę musiał czekać. Myślałem, że jest zimniej. Wziąłem sobie płaszczyk. No. Jedzie on, skręcaj. No to dobrze. Ja sobie wzięła, kurwa. 10 opań, kurwa. Masz? Jakie zapasy na Maltę. Mogę sobie tu ten? Daj. Jeszcze do środka, bo no i nie. Pierwsza wersja była lepsza, ale... To jest lotnisko. To do mnie było, czy do Patrycji? Do Patrycji. A, to jest Wojtek. Tak. Mogę ci zrobić przelew? No, ja też mogę ci zrobić. Ja cię kiedyś oddam. Jeszcze na raz. Bawcie się dobrze. Ty też. No. Dzięki. Idziemy. I ty mu z samolotu tam puszczasz. Jak wrażenia przed wylotem? Lot będzie. O. Muszę wyjąć klapki. Oh fuck. Wiem, że nie będę za dużo wziąć. Spokojnie, nie nerwuj się. Must be placed under the seat on board. Adults with young children steps. Use the handrails provided. Czekamy na otwarcie bramek i już zdaliśmy bagaże i zaraz będziemy sobie lecieć. Ja sobie piję kawkę, no, także widzimy się później. Ja. Czego? Super, czyli jednak lecimy. No. No, także my już sobie idziemy na samolot. No, proszę bardzo, kamerzysto. Nie wiem, czy mnie coś słychać, bo troszeczkę jest tu głośno. Jak to być na miniaturkę. No i tak jestem piękny. To rzucę na początek. No, także my już lecimy, czy siedzimy w samolocie. O, 2 godzinki około i będziemy na Malcie. Także widzimy się na Malcie. This distance that I hold, it keeps me all alone. My hands begin to shake when storms approach from my memory. No cześć! Właśnie dojechaliśmy, czekamy sobie teraz na nasz pokój, ponieważ nie jest jeszcze gotowy, bo doba hotelowa się zaczyna od drugiej.
Taki wstępny plan to jest, żebyśmy się dzisiaj rozpakowali i poszli gdzieś na miasto zwiedzić, w sensie tutaj, gdzie mieszkamy. No, także będę Was informował na bieżąco. No już jesteśmy na miejscu i muszę, ale mogę. Nieważne. Już jesteśmy na miejscu i pokażę Wam teraz, jak wygląda nasz hotel. Zrobiłem taki mały hol pokojowy, a więc tu są drzwi, które się psują, bo coś jest z baterią i trzeba o tako robić, żeby otworzyć. Więc słabo. Tu jest łazienka, z której prawie nie mogłem wyjść. Tu jest na przykład wanna, w której możecie się wykąpać, jeśli chcecie. Tu jest lustro i tu jestem ja. Tu już nie ma lustra i nie ma mnie. Tu jest na przykład telewizor, taki wiecie, tu można oglądać coś. Tu jakiś typ siedzi, nie wiem o co chodzi, ale na razie nie przeszkadza to ok. Tu są łóżka, tu łóżek nie ma. Tu jestem znowu ja. A tu jest na przykład balkon. O, go możecie sobie tak... O, nie możecie. Jak to się kurwa otwiera? No i tu macie taki balkon, który się tak otwiera. Bardzo łatwo. I tu na przykład możecie sobie wyjść. I tu na przykład musicie zmienić ISO, bo nic nie widać. Na dole macie na przykład basen. Możecie sobie na przykład stąd skakać, albo nie. I tam macie na przykład... Oj. Troszeczkę jakiejś rzeki i zielonych krajobrazów. Wracając do tematu takiego, jakim jest nasze dalsze życie na Malcie. Idziemy zaraz na miasto coś zjeść i na zakupy. I ogarniamy też sobie auto, w sensie planujemy wypożyczyć auto i objechać sobie Maltę jednego dnia. Także no, musimy sobie ogarnąć, gdzie tanio wypożyczyć. Muszę kupić sobie chyba jeszcze kąpielówki i ogólnie jest plusik, bo jest tu siłownia, także też zrobię trening, który wy zobaczycie. No. Przyznaj się, co zrobiłaś. Nic nie zrobiłam. Co zrobiłaś? Co zrobiłaś na balkonie? Wcale nie. Przyznaj się. Nic nie było na balkonie. Serio, co ty zrobiłaś na balkonie? Przyznaj się. Co zrobiłaś? Zamknęłam koleżankę na balkonie. A siebie? Siebie też. Utknęłyśmy na balkonie, wzięłyśmy sobie wino i utknęłyśmy na balkonie. Nie mów takich rzeczy. Wytniesz to. Nie wytniesz tego. Macie radę, nie utykajcie na balkonie. Co? Jestem głodny. Burgerek. Drugi burgerek. Trzeci burgerek. Pizza. Patrycja, zepsułaś nam renomę. Elo, 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 mamy drugi dzień, kolejny dzień. Nowe życie na śniadanie, my już po śniadaniu. Oho. Ja sobie piję kreatynkę. I no i sobie ją piję. Ale stwierdziliśmy, że idziemy na siłownię. Więc idziemy na siłownię, więc wam nagram, jak idziemy na siłownię. I jak ćwiczymy na siłowni. No, także... Do... Zobaczenia na siłowni. Mam białkowe batony, takie sobie znalazłem. Tu mam takie na przykład niebiałkowe, ale wyglądają całkiem przyjemnie. I tu jeszcze takie ciasteczka, które też wyglądają przyjemnie. No i mam zamawiam też 7 Upa Zero. I widziałem też Fantę Zero. Ale co? Ale zapomniałem, w sensie już była jak zrobienie zakupu. No. No nie powiem, ale jest mały problem, bo troszeczkę tu... Nie ma nic, co jest mi potrzebne. Nie ma sztangi, nie ma ławki, nie ma wyższych ciężarów niż 7 kilo. Więc pewnie wleci jakiś taki trening deloadowy. No. Intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat. Evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness.
A więc, moi mili, mały update. Jesteśmy po siłowni, byliśmy spompowani, już nie jesteśmy spompowani, jesteśmy umyci i wiecie co? No i jest ta pora, przyszła ta pora, że musimy się pożegnać. Niestety musimy się pożegnać, ponieważ muszę zakończyć tego vloga, bo on już i tak jest długi. I tak jest długi. No, jest długi, nie ma co się oszukiwać. Więc my się zbieramy i będziemy gdzieś zaraz wychodzić. A gdzie? No to zobaczycie w następnym vlogu, także musicie zasubskrybować, no jeśli nie subskrybujecie, no bo to nie ma po prostu innej opcji, nie ma innego rozwiązania. No i zostawić lajka, no bo przecież ten vlog to był majstersztyk, nie? No, tak się mówi? Tak, no i możecie na przykład napisać komentarz, że super, no, albo na przykład możecie też nie pisać, nie? To już zależy od was. Także, bez przedłużania, dzięki za oglądanie, widzimy się w następnym vlogu, pozdro.